No dobrze, proszę Państwa, przed nami ostatnia sesja. Już przyspieszyliśmy trochę, mając na uwadze i odbiorców online, i tych odbiorców, którzy z nami zostali tutaj offline. I ostatnia sesja, która dotyczy pestycydów. I o tym już wspominaliśmy w związku z wspólną polityką rolną, Nowym Zielonym Ładem, celem od pola do stołu, prawda, redukcja 50% pestycydów do 2030 roku. I w sumie o te pestycydy zaczęła się afera, tak praktycznie rzecz biorąc. Już, że prawda, że nie damy rady, że bardzo spadną plony, no i w ogóle wojna w Ukrainie, prawda? To już był taki ostatni argument. I w ciągu tej sesji chciałabym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na kilka pytań. Po pierwsze, jak to jest z tymi pestycydami u nas w Polsce? Ile ich tak naprawdę stosujemy? I do czego, i w jakim celu. Chciałabym, czy są w związku z tym jakieś konsekwencje, to znaczy, czy są pozostałości w żywności. Ostatni prelegent powie nam, a tak właściwie w jaki sposób moglibyśmy uniknąć tych pestycydów. Czy możemy, czy są metody, które pozwalają nam po prostu nie stosować? I na takie pytania, tak była ta sesja skonstruowana, i na takie pytania chcielibyśmy odpowiedzieć. Dlatego na wstępie do pierwszej prezentacji proszę pana doktora Artura Miszczaka, który z Państwowego Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Badawczego, który chyba no, najwięcej wie w tym kierunku, jak my używamy tych pestycydów i czy mamy jakieś szanse, żeby zmniejszyć trochę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Tak, jest już prezentacja. Tak, super. Widzę już. Jest. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No niestety muszę wygłosić taki niewygodny tutaj temat, no, tych pozostałości w ośrodkach ochrony roślin, tak to się fachowo u nas nazywa. No, gdzieś tutaj jest ten do przekręcania. My pracujemy już, ja reprezentuję Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, to jest laboratorium, które od 20 lat zajmuje się pestycydami, czyli od 2000 roku mniej więcej. No, pamiętamy, że w 2004 weszliśmy do Unii Europejskiej w maju i my też się tak rozwijaliśmy razem z tym systemem bezpieczeństwa żywności budowanym w Polsce. I my się zajmujemy dosłownie wszystkim, czym można się zajmować, jeśli chodzi o pozostałości po tych pestycydach, czyli poczynając od współpracy z firmami agrochemicznymi, które chcą zrobić badania w celu rejestracji na poziomie Unii Europejskiej tych swoich produktów, poprzez współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, gdzie mamy kontrolę prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, poprzez współpracę z sanepidami, dla których badamy pozostałości produktów importowanych do Polski. No i jeszcze współpracujemy z Inspekcją Ochrony Środowiska, gdzie badamy w wodzie, w glebie. Poza tym, no, ponieważ w Instytucie pracujemy, też współpracujemy z różnymi ośrodkami i razem robimy jakieś prace badawczo-rozwojowe oraz no, bardzo interesująca zawsze dla nas współpraca, na końcu ją wymieniam, ale dla nas jest chyba no, bardzo ważna, czyli współpraca z NGO-sami, z firmami konsumenckimi, także no, na różnych poziomach. Tu Państwu przedstawię to, co chyba tutaj wybrałem najbardziej interesujące, to znaczy
Tak, te badania monitoringowe, żeby zobaczyć, zorientować się, jak sytuacja wygląda. No i pestycydy w środowisku. To będą tylko takie fragmenty, że tak powiem, rzeczywistości, ponieważ mamy tylko 20 minut, więc tak szybciutko. Więc tu na pierwszym slajdzie tu jest wyciąg z tej takiej dyrektywy pestycydowej, z rozporządzenia w zasadzie, które 396/2005. Tu jest widać, że w Unii Europejskiej oceniliśmy 1466 substancji aktywnych, z czego tutaj na żółtym tym tle ten wycinek to są niedopuszczone do stosowania na naszym terenie, na wspólnym rynku europejskim. Ten zielony 262 to są te, które można w Polsce stosować. 187 niebieski wycinek to jeszcze w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w innych strefach klimatycznych również. 66 jest w trakcie oceny. To jest proces cały czas dynamiczny, to się zmienia. Jedne są wycofywane, są pestycydy, te substancje aktywne, inne są wprowadzane. Także tu trzeba uważać cały czas, tu naprawdę dużo się dzieje. Jeśli chodzi o te nasze 260 parę tych substancji aktywnych, możemy je podzielić na tutaj fungicydy, insektycydy, herbicydy, regulatory wzrostu, to jest to, co jest dostępne w preparatach w sklepach, a jeśli przejdziemy do naszych preparatów, to mamy dostępnych w tej chwili ponad 2,5 tysiąca różnych preparatów, które są dostępne dla rolników. Pamiętajmy jedynie, że każdy ten środek ochrony roślin ma swoją etykietę i jest dopuszczony do stosowania na konkretnej uprawie, w konkretnych warunkach, w konkretnych terminach i dawkach i tak dalej. To są przepisy, które no, trzeba spełniać po prostu. Jeśli chodzi o historycznie troszeczkę, to te zielone słupki to jest ta liczba substancji aktywnych w Polsce i cały czas to krąży wokół 260 substancji, ale jakbyśmy zobaczyli, co było w 2015, jakie były to substancje, a jakie są w 2022, to spory procent jest zupełnie innych, tak? Także tam w 2015, tutaj już nie analizuję tego, ale jest dużo tych właśnie takich niespecyficznych pestycydów, takich no, szkodliwych dla środowiska, które zostały z czasem wycofane. W tych teraz obecnie 262 to mamy no, takie jak piasek kwarcowy, na przykład oleje mineralne, które pełnią funkcję i fungicydów, i insektycydów, tak? Taki olejek na przykład pomarańczowy. I jest biologiczne są przecież jeszcze te wszystkie preparaty, także to się cały czas zmienia. Jeśli chodzi o liczbę preparatów, to już jest biznes, tak, agrochemiczny, to cały czas notujemy tutaj wzrosty. Ja pamiętam, jak już zaczynali, w Polsce było około 1000 różnych preparatów, w tej chwili ponad 2500 mamy. No, tam oczywiście są te, no, w dużej mierze podobne te substancje aktywne, no ale to jest do wyboru właśnie dla naszych producentów rolnych i no, nie powinni narzekać, że nie mają czym chronić, jeśli chodzi o konwencjonalne rolnictwo, prawda? Tylko właśnie jest kłopot, jak to używać, które są dostępne, które zostały wycofane i które aktualnie możemy używać. Więc tutaj jest taka wyszukiwarka środków ochrony roślin na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Ona jest ostatnio dobrze w miarę prowadzona. Ostatni upgrade był chyba pod koniec kwietnia. I tu wpisując po prostu uprawę i na przykład chorobę czy szkodnika, można się zorientować, jakie preparaty są dostępne i ewentualnie, no, które można obecnie stosować. Więc to jest też wyszukiwarka, ja często z niej korzystam. Również jak badam prawidłowość stosowania środków ochrony roślin, żeby sprawdzić, czy aktualnie to, co żeśmy wykryli, to można to stosować, prawda? Także to polecam wszystkim praktycznie rolnikom, żeby no, byli zgodnie, stosowali środki ochrony roślin zgodnie z prawem. I przedstawię tutaj przykładowe wyniki badań monitoringowych. Więc to są badania z piorinem. Piorin to jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jest to inspekcja Ministerstwa Rolnictwa, która odpowiada za nadzór nad prawidłowością stosowania środków. Tu z obszaru całego kraju, z 16 województw płyną do nas próbki. My wykonujemy w kilka laboratoriów. Do nas jakby 1300 próbek wpada. 1300 próbek,
to można powiedzieć, to jest 0,1% ocenionych gospodarstw w Polsce, ponieważ możemy tak mniej więcej oszacować, że jest ich 1 300 000 mniej więcej w Polsce. Więc tak to jest. To jest w zasadzie badanie, które ma na celu, żeby się zorientować, jak wygląda aktualna sytuacja w Polsce. System nadzoru nad pozostałościami środków ochrony roślin nie leży tylko po stronie Ministerstwa Rolnictwa, on jest bardzo szeroki, również obejmuje sektor prywatny. W momencie, kiedy my stwierdzamy jakąś nieprawidłowość, zgłaszamy to do danego województwa, z którego próbka pochodzi i tam idzie od razu interwencja, są mandaty, jest też próba wyjaśnienia, dlaczego został ten dany środek użyty, bo często się zdarza, że no, skażenia środowiskowe my widzimy w tej żywności, czułość analiz jest bardzo duża, albo zniosy na przykład od sąsiada, a tu chodzi o właśnie prawidłowość stosowania, bo mamy rozdrobnione rolnictwo. To są jakby te prawne jakby regulacje, którymi się posługujemy, oceniając te środki ochrony roślin, te pozostałości. No i spójrzmy, jest jakiś uzgodniony zakres badań, ponieważ no, w laboratorium możemy badać ponad 500 różnych substancji aktywnych. Nie wszystko się bada, no, jest wybrane tu przez Państwową Inspekcję, co my mamy robić. To są główne tak zwana multimetoda, w której tam 280 substancji od razu jest mierzone na jednym chromatografie, na drugim 224. Jeszcze glifosat był badany, etefon na wybranych uprawach. Ja tutaj pokażę, o, to są uprawy, które przychodzą do naszego laboratorium, w zeszłym roku przyszły. Na czerwono to są owoce, na zielono to warzywa. Dobrze mówię? Dobrze, tak? I na żółto rolnicze, to są zboża jakieś i z rozpisaniem na poszczególne województwa. Więc w miarę ten monitoring obejmuje cały kraj. I prawie wszystkie uprawy, to jest przykładowe próbki owoców. Harmonogram poboru prób, ich ilość zależy od tego, ile uprawiamy oraz jaka była sytuacja w poprzednich latach. My prowadzimy te już z Piorinem te badania od 2002 roku, więc to jest tak ciągłe takie badanie i ta uprawa, która jest gorsza, gorzej wychodzi, potem więcej próbek jest pobieranych, więc tak to wygląda. Ja przedstawię Państwu na przykład uprawę jabłoni. Te liczby oznaczają liczbę próbek z danego obszaru Polski, z danego województwa. Więc tutaj jest logika taka, że tu najwięcej próbek w centralnej Polsce oczywiście, ponieważ my ze Skierniewic jesteśmy między Warszawą a Łodzią, więc tutaj jest. I teraz to co jest najważniejsze, jak to wygląda, tak, faktycznie. Ogólna ocena jest taka, że akurat w przypadku jabłek, owoców 92% widzimy, że to jest bardzo dobre, że trzyma się, że tak powiem, pod względem prawnym te pozostałości. W 16 próbkach, w 8% no, wykryliśmy nieprawidłowości. Ale proszę spojrzeć na te żółte słupki. To jest liczba próbek z konkretną ilością pozostałości wykrywanych w jabłku. Więc z jednej strony 50 mamy prób z 200 prawie, tak, czyli 25% owoców, które nie zawierały tu, nie wykryliśmy żadnych pozostałości po środkach ochrony roślin. Więc A to nie jest ekologia, tak? To od razu zaznaczam, to nie są ekologiczne, to są tak prowadzone uprawy, żeby przy sprzedaży nie było wykryć po prostu. To jest bardzo dobry towar, który można używać w żywności dla dzieci, bądź eksportuje się dobrze. Produkcja jabłek jest no, bardzo duża w Polsce, jest nadprodukcja i to jest właśnie taki sektor, który można pokazać, że biznes wymusza odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin, tak? My współpracujemy z taką grupą, klastrem Natura Polska, to jest przy Grójcu. Oni właśnie od paru lat zajęli się tym tematem i produkują właśnie takie owoce.
i dobrze mi to wychodzi. Teraz pracują nad tym razem z jakimiś tam posłami, bo lobbying robią duży o wprowadzenie takiego certyfikatu no pesticides. Tak? W niektórych krajach już jest taki certyfikat, zobaczymy, czy to się uda. Tak? Ale to nie jest ekologia, to jest coś, no, takie działanie pośrednie. Ale z drugiej strony tutaj proszę zauważyć, że mamy też owoce, mamy różnych tych producentów. Tak? Mamy też owoce, które mogą zawierać 9, 8, były lata, że i dużo więcej tych pozostałości, chociaż to nie ma tam przekroczeń, ale no, jest duża ilość powiedzmy fungicydów, insektycydów wykrywanych w tych owocach. Więc tak wygląda rzeczywistość. To ja przedstawiam jedną uprawę tych upraw. No, mogłem bardzo dużą ilość slajdów z takimi uprawami i analizami na każdą uprawę podać. To tutaj jest trochę bez sensu, ale pokazuje sytuację, jak wygląda. Tutaj na przykład sytuacja w tych jabłkach poprawiła się, bo średnio u nas wyszło, że jest 2,7 pozostałości w takim owocu, a w zeszłym roku było to 3,2, więc tak jakby trochę się polepsza. Dobrze, możemy jabłka kupować. To są różne przykłady właśnie środków, które zdecydowali się zastosować jednak sadownicy, i myśmy je wykryli. Niektóre są już wycofane, na niektórych był brak rejestracji, albo no, w Triafolu widzimy, że na zbożach jest, prawda? Znaczy, to jest taki przykład, co roku to trochę inaczej wygląda. Karbendazym jest taki właśnie, jeszcze w zeszłym roku można było co prawda go stosować, ale myśmy dostali jabłka, bo od 16 października już zabronione jest stosowanie i tam właśnie już inspektorzy na miejscu mieli wyjaśnić, czy to było przed, czy po stosowaniu tym terminem. Jeśli chodzi o rutynowo wykrywane pestycydy w tych jabłkach, to kaptan najczęściej jest wykrywany, to jest przeciwko tam parchowi. On kilka razy do roku, no w sezonie był stosowany acetamipryt, insektycyd i tak dalej, i tak dalej. Coś się tutaj, ja zrobiłem? Chyba nie. Okej, okay. I tak to wygląda. Średnio z kilku lat jest tak, że te nieprawidłowości, to są żółte słupki, to one występują w okolicach 15%, chociaż żeśmy tutaj zanotowali do 11%. Spadek w ostatnim roku jakoś się polepszyło. Zobaczymy, czy ten trend się w tym roku utrzyma, dlatego że my cały czas już zaczęliśmy te badania w tym roku. Jeśli chodzi o przekroczenia, to na tym poziomie pól upraw to jest właśnie w okolicach 3%, tam 5% w 19 to był moment, gdzie jeszcze wychodził chloropyryfos, bardzo często stosowany nieselektywny insektycyd właśnie z tych upraw. Powiem tak jeszcze tu na zakończenie, że ten sektor to jest pierwsza linia obrony jakby przed stosowaniem środków ochrony roślin, dlatego że to jest sprawdzane na poziomie upraw. To jeszcze towar nie wyszedł na rynek, tylko po prostu tu u rolników na miejscu jest sprawdzane, jak oni to stosują. Często to jest jeszcze przed zbiorami, są próbki i tak dalej. Także te przekroczenia to są takie trochę wirtualne, bo przekroczenia dotyczą po prostu żywności. Także tak powiem. Teraz spójrzmy na wyniki naszych badań, jeśli chodzi o próbki, które przychodzą od jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, bo tu jest taki przekrój. Jednostki powinny sprawdzać, mają rozporządzenie odpowiednie, no nie tylko z tego powodu rozporządzenia, ale generalnie no, przychodzą próbki. Nie są to duże ilości. Tu widzimy liczbę próbek w latach, które dotarły do naszego laboratorium, ale od razu powiem to, my nie jesteśmy jedyni w Polsce, tylko tych laboratoriów jest kilka. Są i państwowe, i prywatne są, do których docierają te próbki. Jest specjalne rozporządzenie. Są wymienione te laboratoria, które mogą wykonywać te badania. My mamy specjalne certyfikacje też jako laboratorium urzędowe. Znaczy wszystkie te laboratoria musiały przejść taki specjalny tryb certyfikowania pod rolnictwo ekologiczne. W tym 2014 jest duża liczba tych prób, dlatego że wtedy mieliśmy audyt unijny z Urzędu do Spraw Weterynarii i Żywności, FOO. I wtedy tu wszystkie jednostki certyfikujące u nas robiły te próbki. No to też jest jakieś tam około 1% gospodarstw może tutaj tak jest analizowanych. W każdym bądź razie
jeśli chodzi o wyniki badań, to są takie, że my w jakichś tam od 10 do 20%, bo to jest w procentach tych próbek, znajdujemy jakieś pozostałości po środkach ochrony roślin, co oznacza, bo to często są próbki, które są pobierane przez jednostki certyfikujące na etapie kontroli, prawda? I jeżeli są podejrzenia, to są wtedy przysyłane. To nie jest generalnie monitoring, to jest takie no, próba wyjaśnienia, czy dany powiedzmy rolnik jest faktycznie rzetelny i tak dalej. No i tak mniej więcej to jest taki wskaźnik po prostu wykrywalności tych pozostałości, które też są jeszcze do wyjaśnienia. To są różne pozostałości, różne są przyczyny oczywiście, oprócz takich, co wręcz stosują nachalnie, że tak powiem, te środki ochrony roślin, to są też takie tutaj przykłady, że to są jakieś zniosy. Problem w Polsce jest taki, że tu jest duże rozdrobnienie, jest dużo gospodarstw, często gospodarstwa ekologiczne są otoczone gospodarstwami konwencjonalnymi. Czasami te pozostałości to jest na przykład środki, które są używane w magazynach do dezynfekcji, tak, i cała produkcja była ok, tylko na końcu były źle przechowywane, więc to jest tak. Tu nasze doświadczenia są takie, że największe problemy tutaj z tymi wykryciami to jest w owocach, to jest chyba no, cięższe do produkcji takiej organicznej, tak, ekologicznej. Warzywa, zboża 8% i 13% to chyba tam chodzi o glebę. Po prostu tutaj też są wykrycia tych różnych pozostałości. Spójrzmy jeszcze tak szybciutko na żywność importowaną, ponieważ to są bardzo fajne, ciekawe dane. Ostatnio współpracujemy z sanepidami i dostajemy próbki z przejść granicznych, również z Ukrainą, tak, ale i z Gdańska, ze Szczecina, z Warszawy. Coś, co wchodzi na obszar wspólnego rynku oraz z województw, ze środka Polski, tak, od firm, które sprowadzają towar, też są próbki. I tutaj bardzo jest już wyrafinowana ta metoda analityczna. Tutaj 8 razy u nas próbka jest robiona 8 różnymi metodami, grubo ponad 500 pestycydów jest analizowanych, także prawie nic się nie da tutaj, nie przemknie, że tak powiem, jeśli chodzi o pozostałości. Jeśli chodzi o pochodzenie, no to połowa tych prób, to około 500 prób rocznie robimy tej importowanej żywności. To jest z krajów innych w Unii Europejskiej. 1/4 mniej więcej to jest kraje spoza Unii Europejskiej, z tym, że chyba największy sektor to właśnie był ukraiński. Z Azji, z Ameryki, z Australii, z Ameryki Południowej. Także z każdego kontynentu tutaj widzimy towar, który przychodzi. No właśnie, także tak to wygląda. Praktycznie owoce, warzywa tutaj widzimy jako największe ilości kontrolowane produkty, ale mamy i nasiona oleiste, zboża strączkowe, przyprawy, chmiel jako osobna grupa oceniana. I teraz te pozostałości są takie, jak tu widać, mniej więcej tak grupowo pokazane, czyli w owocach jedynie 16% jest bez wykrywanych pozostałości. A widzimy tutaj, że ponad 5%, prawie 6% przekroczeń żeśmy wykryli. To jest te na czerwono wycinki, na zielono bez pozostawień, a żółte to po prostu są wykrycia, ale legalne, czyli w obrębie tych norm. Jeśli chodzi o warzywa, to one trochę lepiej wyszły, bo jedynie niewiele, tylko 3 próbki znaleźliśmy w zeszłym roku z przekroczeniami. Ale mało też, bez pozostałości żadnych. No, w tych roślinach zbożowych no, nie ma grupy, gdzie byśmy czegoś tam nie znaleźli. I teraz też są różne te produkty. Tu widzimy na przykład truskawkę, pokazałem, ile pozostałości pestycydów jest w jednej próbce. Tak? No tutaj na samym dole 19 pozostałości znaleźliśmy w jednej truskawce sprowadzonej z Chin. Więc ja nie wiem, co tam było zastosowane i w jaki sposób, bo to chyba jakiś taki mix z beczki, prawda? Wszystko zmieszane było razem. Nie wiem, no ale są i po 9, 10, 11. Także ja widzę, że na przykład nasz towar krajowy jest często trochę lepszy niż ten sprowadzany, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, tak? Z tych krajów dalekich, gdzie u nas nie ma jeszcze tych owoców i pojawiają się w sklepach. Chociaż to ja widzę, że niektóre produkty są dokładnie takie same jak w Polsce, na przykład borówka amerykańska, która przychodzi z Chile. Dokładnie te same widzimy pozostałości i ona jest w porządku. Tak?
Tu widzimy jeszcze jako przykład warzyw to pomidor, też potrafi być. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, to właśnie tu są wypisane wszystkie przekroczenia, które znaleźliśmy tego towaru importowanego. Już? Ach, choroba. No dobra, to ja szybko przelecę, ale wniosek jest taki, że bardzo często wykrywamy te substancje aktywne, które wyszły już z tego, z Unii Europejskiej. I one wtedy mają tu niską normę, a widzimy, że pewnie firmy agrochemiczne wypychają te substancje, które wyszły, no to jest znany fakt, tak? Poza rejon Unii Europejskiej, tu nam najbardziej podpadła na przykład truskawka egipska, gdzie permanentnie były przekroczenia tu w różnych sklepach, tak, tych mrożonych truskawkach, żeśmy znaleźli. No i żeśmy, no oczywiście to zostało wycofane z rynku. No jeżeli przejdźmy teraz szybko, to jest najbardziej ciekawa rzecz, która właśnie udowadnia, że dlaczego ekologia jest potrzebna, tak? Czyli pestycydy w środowisku. Czyli to, co my, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jak my stosujemy na rośliny jakieś środki ochrony roślin, to na rośliny niewiele pada, a najwięcej do gleby, powiedzmy, tak? I teraz jeżeli my widzimy, tu ileś razy mieliśmy takie projekty z glebą, po ileś tu jest około 60 próbek, ale robiliśmy jakiś taki projekt naukowy, mieliśmy znowu jakieś 100 próbek. Zawsze około 80 próbek tych gleb to zawiera DDT. I to jest, tak. I to jest właśnie to z lat 70. i tak dalej. To właśnie jest, to jest to, co zostało, to jest ślad, tak, naszych ojców. tak jest. No. Znaczy to się rozeszło oczywiście, ale tu my widzimy, no cały czas od jednej tysięcznej do 0,3 mg na kilogram widzimy, że średnio 0,015. No tak, takie są wyniki, tak? Ale jeszcze pokażę, tu jest takie ciekawe badanie z gleby, z sadu jabłoniowego, gdzie jabłka prowadzono tak właśnie no, w takiej formie, że bez no pesticides, tak? A w glebie widzimy coś takiego. No bo to jest tak uprawiane, że środki ochrony roślin są dawane przed kwitnieniem, tak, żeby w owocach potem nie było widać. I tak jest prowadzona, a później są biologiczne jakieś preparaty, no już bardziej tak bliżej tej ekologii, tak? Ale cały czas mamy w glebie. Tak, różne takie rzeczy, ten chloropyryfos, DDT oczywiście, endosulfan, on 7 lat może jeszcze w glebie być, także to on już dawno nie jest stosowany, a my go jeszcze widzimy tutaj w glebach i tak dalej. To możemy to analizować. Woda, tak, z gleby do wody idzie razem z opadami. Tutaj jest takie no, doświadczenie prowadzone razem z Inspekcją Ochrony Środowiska. Wyznaczone są punkty, to jest tutaj na południe od Warszawy, to województwo trochę jest część w łódzkim, część jest w mazowieckim. To są rzeki, które przepływają przez obszary intensywnej uprawy. I metodologia jest taka, że z każdego takiego punktu raz na miesiąc jest pobierana woda i my mierzymy i odsyłamy wyniki do tych... Słucham? Poboru dokonują inspektorzy, pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska i przesyłają do naszego laboratorium. Jest taka umowa, po prostu to zainicjowało Ministerstwo Rolnictwa, to jest jedno z niewielu takich inicjatyw ciekawych, po prostu, żeby się zorientować, co się dzieje w środowisku, tak? I teraz najczęściej, to co my widzimy, to są najczęściej herbicydy w tej wodzie, tak? I jeszcze jedna sprawa. No to wszystko to po kolei, to jest MCPA, bentazon 2,4-D i tak dalej. To jest liczba prób, te 85-67 nad słupkami, a próbek było 200, więc można sobie policzyć. Ciekawą informacją jest, że my zawsze, i to jest od lat, tak, bo my kilka lat już to robimy, DET, to jest środek przeciwko komarom, w tym OFIE, tak, tam gdzie się pryskamy. Ja nie sądzę, że to jest z indywidualnego pryskania, to prawdopodobnie to gminy wypryskują albo ktoś, kto... I lasy państwowe, albo tak. Ktoś, kto ma jakąś działkę nad wodą, też może kupić sobie karnister z tym i walczyć z tym. To jest repelent, tak? DET nie jest jakoś uważany w Polsce za środek ochrony roślin. Takie mam wytyczne, tak? I nawet, bo my często widzimy też w leśnych jakieś, jak ktoś zbiera, ale no, okej. Takie mamy wytyczne, ale my detekcję tego robimy i informujemy, jak to wygląda. I to właśnie... To jest w 30% wody, tak, którą my analizujemy. I teraz to jest
utrata koło Wagrzyszewa, to jest niedaleko Warszawy, tak? To są wykrycia w tej wodzie. Tak to wygląda, w tych różnych terminach raz na miesiąc, tak? To widzimy właśnie takie rzeczy. No to takie, to chyba jedna z gorszych takich punktów, no taki obrazowy, że tak powiem, co w tej wodzie może być, tak? To są właśnie też insektycydy, fungicydy, ale głównie herbicydy, te chwastobójcze tu widać. Jeśli chodzi o całość, to możemy tak zanalizować, że my w jednej trzeciej nie widzimy tych pozostałości po środkach ochrony roślin tej wody, a no to znaczy, że w dwóch trzecich widzimy, tak? Przy czym no, te najgorsze, takie powyżej 2,5 mikrograma na litr ilościowo, tak, oznaczone pestycydy występują no, w 1%. No, te ostatnie 5% jest takiej gorszej tej wody. Znaczy mikrogramy na litr to jest niby mało, ale jak pomnożymy przez litry w tej wodzie, to no, jakbyśmy tak zliczyli, to by wyszły kilogramy. No bo na wypływie Wisły do Bałtyku mamy około 1 000 000 litrów na sekundę. A. Na przykład, tak? To co, tym optymistycznym akcentem? Nie, no to jest zachęta do tego, żeby nie stosować jednak, tak? Idzie to wszystko w środowisko, tak? Dobrze. Walczmy o ekologię. No, to co, dziękuję to? Bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to było optymistyczne. Trzeba było mnie nie zapraszać. A, chyba tak. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Proszę państwa, mam przyjemność teraz zaprosić organizację Futren, którą reprezentują Marzena i Maciej Galicy, którzy od kilku lat, powiedzą od kiedy, robią badania żywności. I nie jako instytut państwowy, ale jako organizacja pozarządowa. Więc tutaj proszę Marcin, proszę powiedzcie parę słów i też będę no, limitowała ten czas. Trudno co robić. Tutaj mieliśmy, pan doktor nam przedstawił faktycznie w skali makro, jak to wygląda. My spojrzymy z perspektywy mikro, konsumenckiej, detalicznej. No niestety instytuty państwowe są ograniczone tą reprezentatywnością próbki, więc mamy tutaj statystykę, która się dość mocno rozmywa, bo jeżeli na przykład włożymy jedną nogę do gorącej wody, a drugą do zimnej, to na poziomie łód mamy lekko przyjemne wrażenia, więc to mniej więcej tak to wygląda. A my, ja powiem szczerze, ja wolałbym tak właśnie takie podejście w momencie, kiedy jeżdżę po Polsce i co jakiś czas mnie jakiś fotoradar wyłapie, bo wtedy mógłbym powiedzieć, że na 1000 fotoradarów, które minąłem, tylko jeden mnie wyłapał, więc poproszę o średnią statystyczną i wtedy będzie dobrze. Natomiast no, nie ma tak, więc my jako konsumenci faktycznie wchodzimy i robimy, staramy się też analizować to, co jemy. Więc razem z Marzeną reprezentujemy, jesteśmy w sumie współzałożycielami organizacji strażniczej, która zajmuje się sprawdzaniem to, co jest na widelcu. Założyliśmy to ładnych parę lat temu, 2016. No i dalej. I prześwietlamy żywność prosto z półki sklepowej i to brzmi dosłownie, idziemy do sklepu, tak jak konsumenci, którzy chcą kupić dobrej jakości żywność dla dzieci, dla siebie, dla rodziny, bierzemy ten produkt. Nie interesuje nas to, co pan doktor powiedział, proces produkcji, to czy to jest daleko od ulicy, czy niedaleko od ulicy, czy to jest dobrze przechowywane, czy niedobrze. My nie mamy w ogóle pojęcia jako konsumenci. My z Marcinem dawno temu jesteśmy po ekonomii, studiowaliśmy różne ciekawe rzeczy, analizowaliśmy. My nie mogliśmy się ogarnąć z tematem, czym jest ekologia i co jest ważne i jak to czytać. W związku z tym stwierdziliśmy, że pójdziemy do sklepu i to zbadamy i zobaczymy. I zaprosiliśmy też przyjaciół, innych konsumentów. I tak po prostu to się wydarza. Do chwili obecnej zrobiliśmy 5 raportów, które zostały pobrane w ilości 100 tysięcy razy, co świadczy o tym, że konsumenci są zainteresowani, co najmniej zainteresowani, ciekawi. Nie wiem, czy są w stanie do tej zmiany. Efektem pracy naszej jest tutaj taki ranking, który państwo widzą. On pokazuje nasze badania, one są punktowymi badaniami, to są pojedyncze produkty, możliwe, że nie odzwierciedlają prawdy, ale pokazują ryzyko, jakie niesie za sobą
ten jeden kilogram mąki albo może być czysty, może być nieczysty, prawda? W związku z tym powstają rankingi, konsument może wybrać i sam zdecydować, który produkt chce kupić. My potrzebujemy robić tych badań więcej, żeby pokazać w tych punktach, czy to jest taka ruletka, czy nie, prawda? Czy mamy na to wpływ, czy nie, czy producenci trzymują standardy, czy nie. Natomiast powstają rankingi. No jesteśmy takim fotoradarem. Tak, jesteśmy fotoradarem. Natomiast tutaj, jak słuchałam Państwa wcześniej i ten taki krzyk, takie wołanie o to, że nie ma, jakby nikt nas nie słucha, tak? Politycy nas nie słuchają. My się nie pytamy polityków jako organizacja, jako Food & Gen. My po prostu głosujemy portfelem i to się wydarzyło. Konsumenci, widząc takie rankingi akurat przy kaszach gryczanych, nie kupili produktów, które były poniżej zielonego. To była prosta, szybka akcja. W ciągu 2 tygodni po wyprodukowaniu raportu producenci tracili zyski. To jest jedno z narzędzi dla nas, które działa tu i teraz. Oczywiście ma swoje ułomne punkty i potrzebujemy jakby wielokrotnych badań, ale to się dzieje. Drugie pytanie, które tutaj padało, co możemy zrobić dalej? Pewnie nasi następcy w prelekcji powiedzą o tych alternatywnych metodach, ale odpowiedzią jest to, co możemy zrobić jako konsumenci. Nie mamy tych produktów na półkach, ale możemy po prostu nie kupować. I to jest rozwiązanie, które stosujemy. Dzięki tym rankingom, tym wynikom konsument może decydować, co ma na talerzu w bardzo prosty sposób. Pytanie, komu na tym zależy i który konsument jest w stanie podjąć to wyzwanie, ten wysiłek, który trzeba włożyć, to żeby nie kupować produktów, które są na tej liście, to pytanie, kto ma jakie swoje granice i po której stronie jest. Czy jesteśmy, my dzielimy tutaj tak czarno-biało, że są konsumenci, którzy są naprawdę mają bzika na punkcie ekologii, zdrowego odżywiania i są tacy, którzy w ogóle o to nie dbają. I musimy na to popatrzeć, że ta siła nas wzrasta wtedy, kiedy ta ilość konsumentów świadomych jest coraz większa. Pytanie, czy Państwo są po której stronie, którzy nas słuchają? I taka myśl, że jeżeli chociażby już tylko trzeci skład, biorąc produkt do ręki, jeżeli to Was interesuje, to Wy już jesteście tymi, jak to mówimy, flikami, już coś Was zaiskrzyło. Pytanie, jak to się ma, czy nas jest więcej? Pokazują trendy. Marcin powie o trendach. Tak, trendy. Tutaj firma Mintel Research, która analizuje trendy na rynku spożywczym, no, robi to dość dokładnie i my tutaj prześledziliśmy od 2016, jak te trendy się kształtowały, a więc 2016 jest główny nacisk na naturalność i praktycznie producenci zareagowali w ten sposób, że zaczęli odchudzać składy. 2018 z tym Mintel wskazał na coś takiego, że jest utrata zaufania konsumentów do produktów i konsumenci domagają się pełnej jawności, przejrzystości, transparentności. I 2022 pojawiają się kwestie klimatyczne. I tutaj nie ma jednego trendu, o którym jest mowa też w 2022. Jest to pełna kontrola ze strony konsumentów. Konsument chce się czuć w kontroli tego, co spożywa, co tam się znajduje. I można powiedzieć, że to Mintel Research, jedna firma analityczna, zrobiła sobie taką analizę trendów. No, okazuje się, że nie do końca, że również Forrester Research czy też inne firmy analityczne wskazują, że świadomość konsumencka rośnie, jest coraz więcej konsumentów, konsumenci coraz częściej ponad cenę przekładają właśnie jakość produktów czy działanie z korzyścią dla środowiska. A tak wygląda świadomy konsument. Stoi przed półką sklepową i naprawdę on to widzi wszystko, mimo że tam nie jest napisane, on widzi te wszystkie detale i on po prostu nie ufa niczemu, co widzi. To jest świadomy konsument i słuchajcie, wydaje nam się, że to, że on nie ufa, to nie jest wina tego, że on ma pokręcane w głowie, tak jak często ludzie myślą, że to jest jakiś odmieniec, tylko jego zaufanie zostało zaburzone przez lata i ta przyczyna leży daleko, daleko wcześniej. On odkrył na podstawie przekazów mediowych, wszystkich wykryć, które instytuty wykrywają, doniesień, jakichś zanieczyszczeń, które wynikają, czy chorób, które się pojawiają, on zobaczył, że jedni wiedzą, tak jak tutaj piszemy, więcej, a inni mniej i on jest w tej grupie mniej. Tak? I dlatego, że on to wie, on przestał ufać. I dotykamy takiego problemu, za który w 2001 roku George Akerlof dostał Nagrodę Nobla,
problemu asymetrii informacji na wielu rynkach. My tutaj mówimy o rynku żywności. Przez to, że producenci, nie chciałam też oskarżać wszystkich, ale tak jest, że jeżeli posiadamy tę informację, mamy ją w zasięgu swoich narzędzi, którymi badamy, wiemy o czymś i to jest dla nas niekorzystne, my tym się nie dzielimy, a wręcz manipulujemy tą informacją, nie podajemy do publicznej wiadomości, a konsument, który przez przypadek się o tym dowie, on dokonuje tej negatywnej selekcji, czyli i tak wybiera generalnie produkt na przykład na podstawie ceny, ponieważ myśli, że ten produkt opakowany ładnie bądź opisany pięknie, on i tak nie jest wart tego, bo tam na pewno jest coś, czego on nie zobaczył. Konsument nie jest w stanie sprawdzić tej informacji i po prostu dokonuje negatywnej selekcji, a to w konsekwencji prowadzi do tego, że na rynku ten produkt gorszy wypiera produkt lepszy. No i wczoraj między innymi wybrzmiało podczas tutaj ze strony rolników konwencjonalnych, że właśnie stwierdzenie, że rolnik konwencjonalny jest wręcz takim wskazaniem, że ten rolnik jest zły. I to jest właśnie, to są ofiary tego właśnie, tej asymetrii informacji. Oni zostali wyparci przez te gorsze produkty, mimo że uprawiają i w zgodzie i starają się dbać o to wszystko, o całe środowisko, o jakość żywności, to mimo wszystko są już w jakiś sposób nacenzurowane, tak? I można sobie powiedzieć, że profesor George Akerlof w jakiś sposób teoretyzuje, dlatego my postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda tutaj przy współpracy z laboratorium i faktycznie weszliśmy do sklepów, kupiliśmy produkty. I tak, pierwsze badanie, które przeprowadziliśmy, to było badanie pilotażowe w roku 2016. Wzięliśmy produkty z rejonu Małopolski i Śląska, wysłaliśmy zaproszenie, mieliśmy finansowanie na to. Postanowiliśmy zrobić badanie produktów lokalnych z tamtego rejonu, żeby wykazać, że te produkty są lepsze i mają coś do zaoferowania, czego nie mają inne produkty. No i wyniki nas poraziły, bo okazało się, że... A w ogóle, na zaproszenie wysłaliśmy do kilkudziesięciu producentów. Dosłownie odpowiedziała garstka, 16 produktów weszło do badania i przeanalizowaliśmy i nie znaleźliśmy żadnego produktu, który byłby wolny od pozostałości pestycydów czy też od zanieczyszczeń metalami ciężkimi, a 50% nie spełniało norm. I to nas trochę przeraziło i stwierdziliśmy, że już nie będziemy pytać producentów o zgodę, tylko po prostu zaczęliśmy wchodzić do sklepów, kupować produkty i analizować. I pierwszym takim badaniem, raportem były płatki śniadaniowe. Wzięliśmy na tapetę 197 produktów właśnie z tej kategorii. Najpierw przeanalizowaliśmy składy. No i to, co było widać na tej grafice, no, płatki zdecydowanie były przesłodzone. Zidentyfikowaliśmy 15 substancji słodzących, przy czym jeden produkt potrafił posiadać 7 substancji słodzących rozrzuconych po całym składzie i 30% cukru w jednym produkcie. No w każdym razie my przeanalizowaliśmy, tam było więcej substancji, 51 różnego rodzaju substancji, dodatków do żywności i wybraliśmy te z czystymi etykietami i te oddaliśmy do laboratorium. No i znaleźliśmy w tych z czystymi etykietami kilkadziesiąt różnego rodzaju pestycydów, przy czym niektóre miały i tutaj właśnie nawet 12 pestycydów w jednym produkcie. I to nie jest tak, że produkt najtańszy miał te 12 pozostałości pestycydów, a właśnie produkt najdroższy, 2017 rok, koszt opakowania płatków, mogę chyba wymienić firmę, bo firma się wycofała z Polski, Tesco Finest, 12 pozostałości pestycydów w jednym produkcie. Jak to stwierdził doktor, my stwierdziliśmy to, że to chyba płaci się za pestycydy tutaj w tym produkcie. Inna anegdota. Płatki detox. No i tutaj pan doktor właśnie stwierdził, że tutaj to niezły detoks można sobie zafundować, jedząc te płatki. To są takie, które nie mają w sobie substancji, które są dodatkowe, dodawane, syntetyczne, nie wiem, konserwanty,
barwniki i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też cytat pana doktora, że do końca nie wiemy, jak te koktajle pestycydowe działają na nasz organizm. To jak swego czasu rozmawialiśmy, pan doktor stwierdził, że nasza wiedza naukowa pozwala nam zrobić model analizy na 3, maksymalnie 4 substancje, a wszystko pozostałe to robi się nam n-silnia, więc tych kombinacji staje się bardzo dużo. I mimo, że mamy bardzo rozwiniętą naukę, to w tym obszarze no, jest niestety niedorozwinięta. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie wiadomo, też zachodzą koincydencje, interakcje między substancjami, więc tutaj możemy sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Ja w ogóle dodam, że jakby naszym działaniem jest też to, że my podając tą informację dla konsumenta, powodujemy, że on nie kupuje tego produktu i cały wysiłek przerzucamy na stronę producenta, żeby to on znalazł możliwości dojścia do rozwiązania. Żebyśmy to nie my musieli szukać i to mu na siłę proponować, tylko żeby on wyszedł z propozycją. No i słynne badanie kasze gryczane, raport, który przetoczył się przez polski rynek, powodując trzęsienie ziemi wśród polityków, ekspertów. Producenci mocno zareagowali. Ja dostałem osobiście telefon od prezesa jednej z firm, który stwierdził, że spadły mu obroty praktycznie o 50%, nie tylko na produktach kaszowych, ale na wszystkich produktach jego marki. Więc tutaj my mogliśmy widzieć, jak konsumenci zareagowali i zaczęli zgłosować portfelem. I tutaj widzimy wykres, jak to mniej więcej wyglądało. Ta czarna linia to jest najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów i są produkty, które mają siedmiokrotne przekroczenie. Tak, to badanie glifosatu. Tutaj badaliśmy tylko glifosat. I kolejne badanie też glifosatu, chwilę później, kasze jaglane. Tutaj to badanie było bardzo ciekawe w związku z tym, że powtórzyliśmy to samo badanie dla tych samych produktów na przestrzeni czasu. Czyli najpierw zrobiliśmy pierwsze badanie we wrześniu 2019, a w 2020 powtórzyliśmy dla tych samych produktów. No i oto okazało się, że żyjemy w rzeczywistości rosyjskiej ruletki, bo nagle produkty, które miały praktycznie były wolne od pozostałości pestycydów, w drugim badaniu miały przekroczenia 47-krotne, nawet rekordzista miał. No i tu właśnie tak nawiążę jeszcze do tej dyskusji wczorajszej z rolnikiem. To nam pokazuje coś takiego, że na rynku są czyste produkty konwencjonalne, ale są też zanieczyszczone i nikt do końca nie wie, które są które. Producenci nie mają na razie pomysłu na to, w jaki sposób rozdzielić to ziarno od plew i myślę, że w interesie wszystkich jest, żeby oddzielić te ziarna od plew i faktycznie wspierać tych producentów, którzy produkują z korzyścią dla naszego zdrowia. Czy nasze badania mają sens? Ktoś może powiedzieć, że bez sensu są instytuty badawcze państwowe, których obowiązkiem jest dbanie o nasze bezpieczeństwo, ale jednak no, działanie organizacji pozarządowych powoduje to, że zachodzą zmiany. To wspomniane głosowanie portfelem ze strony konsumentów pokazuje, że ma to sens i też wypowiedź między innymi prezesa Andrzeja Olkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich po badaniu PIF, który stwierdził, że to właśnie raporty kaszowe spowodowały, że dystrybutorzy zaczęli zwracać uwagę swoim dostawcom, że jest to istotny temat dla konsumentów, no i trzeba zwrócić jednak uwagę na tą jakość. My patrzymy na ręce tutaj producentów, ale zachęcam też do spojrzenia na ręce decydentów, bo to, co się dzieje w dziedzinie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości uchwalanych przez naszych rządzących, to jest też bardzo ciekawe. Moim ulubionym przykładem tutaj jest akurat wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla glifosatu i ulubiona wartość grzyby hodowlane versus grzyby leśne. Grzyby hodowlane 0,1 mg na kilogram produktu, normy grzyby leśne 50 mg na kilogram produktu. Dlaczego tak jest? Myślę, że warto zadać pytanie.
warto zadać pytanie decydentom. Tak. A po więcej informacji odsyłam do raportu na temat kasz, na temat MOG, w związku z tym, że zrobiliśmy analizę, jak są uchwalane właśnie wartości NDP, jakie tam zależności zachodzą. Bardzo ciekawe rzeczy zrobiła to dla nas jedna z prawniczek. Odsyłam do raportu. Pestycydy. Tak, tak, już będziemy kończyć, to jest ostatni slajd. Pestycydy. Dlaczego się pojawiają? No to tutaj już rozmawialiśmy. Dla nas, dla prostych konsumentów, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, my to rozumiemy w ten sposób. Pestycyd jest lekarstwem i on powinien być stosowany jako lekarstwo, a nie jako norma. Nikt się przecież nie żywi lekami, chyba że taka jest tendencja. Patrząc na dzisiejszą społeczność, to może to jest taka tendencja. Tak, a jeszcze tylko na koniec dodam taką inną rzecz, że w kontekście tego, co robimy, czyli dostarczamy informacje, konsumenci pytają się o coraz więcej. I to tutaj mówimy o pestycydach, ale oni się pytają o wszystko i będą coraz bardziej się pytać. Kiedyś mamy taką też myśl, że kiedyś im wystarczyły ten papier, taki szary papier, prawda, bo że to jest ekologia czy zdrowe. Potem fascynowało nas oglądanie na przykład w pizzerii, jak na naszych oczach robią pizzę, czyli ten proces produkcji, a teraz nas interesuje dokładnie, z czego ta mąka jest, jak ona powstała i tak dalej, więc będziemy się coraz bardziej pytać, coraz częściej, coraz więcej, nie dlatego, że będziemy jeść zdrowo, tylko dlatego, że chcemy wiedzieć. Jak już się dowiemy, my to też powiedzieliśmy, jak się już dowiemy, jak będziemy mieli tę informację, wtedy ta zmiana się może naprawdę dokonać wielka i dlatego rozmawiamy z producentami, pokazujemy im to jako organizacja konsumencka i mam nadzieję, że nas usłyszą. Także dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, Marzena, bardzo dziękuję, Marcin. To jest właściwie tak, zaczynając od tego pytania do decydentów. Właściwie ja nawiążę takiej współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego z organizacją Pesticide Action Network. I właśnie niedawno była w ogóle taka akcja, że chcieliśmy na poziomie Unii Europejskiej, bo jakie my mamy dane na temat zużycia pestycydów? My mamy dane takie, ile zostało sprzedanych. Ile zostało sprzedanych tych pestycydów, ale nie mamy danych, ile rolnik ich zużył. I to była taka zwykła, prosta prośba, monit dla decydentów, żeby umożliwić, bo i tak to rolnicy odnotowują. Więc żeby zbierać właśnie te dane na poziomie całej Unii Europejskiej i wtedy będziemy wiedzieli, ile my ich w ogóle stosujemy. No nie wiem, w sensie, że niewiele z tego wyszło. To jest ciągle bariera i nie możemy z tym ruszyć. Ale czy jest możliwe życie bez pestycydów? No i to pytanie zadamy panu Felixowi Wackersowi z Uniwersytetu Lancaster, który nam może pokaże metody, jak możemy to ominąć i pokaże, jakie mamy szanse jednak dojść do tych 50% w 2030 roku. Może. Dziękuję bardzo za wstęp i za zaproszenie mnie tu z wykładem, który, miejmy nadzieję, będzie dobrą kontynuacją tego, co Państwo słyszeliście podczas poprzednich prezentacji. Słuchaliśmy już o tym, jak poważne obawy budzi stosowanie pestycydów w rolnictwie dla konsumentów i dla środowiska naturalnego, ale również dla samych rolników stosujących pestycydy, którzy często są najbardziej narażeni na ich wpływ. Niemniej jednak od zielonej rewolucji począwszy, rolnicy uzależnili się od pestycydów i jest to pewnego rodzaju błędne koło, bo pestycydy wykorzystujemy, żeby zabijać szkodniki,
przeciwdziałać chorobom, niszczyć chwasty, ale one trafiają, również spływają do wód powierzchniowych. I musimy zdać sobie sprawę, że one oczywiście zabijają szkodniki, ale zazwyczaj nie jest to działanie celowane, więc zabijają również inne organizmy w ekosystemie, z których wiele jest dla rolnictwa korzystnych. To są organizmy, które w naturalny sposób ograniczają populację szkodników, więc zabijając je, pojawia się więcej szkodników. Musimy więc stosować większe ilości pestycydów, żeby się ich pozbywać, a im więcej używamy, tym większe ryzyko oporności na pestycydy, czyli szkodniki są coraz mniej na te pestycydy wrażliwe, więc musimy stosować coraz większe ilości. I to jest faktycznie takie błędne koło, które jednak można przełamać i znaleźć inne metody, które mogą wykorzystywać rolnicy, nie tracąc produktywności, nie tracąc wolumenu plonów. Tutaj inne przekazy producentów pestycydów o konieczności wykarmienia rosnącej populacji, o konieczności stosowania pestycydów, żeby chronić plony i żeby zadbać, że faktycznie ci wszyscy ludzie będą mieli co jeść. Ja jestem z Holandii. Tu mamy przykład tego, jak rośnie w Holandii wiele warzyw, jak jest uprawianych. Tego typu metody produkcyjne są krytykowane oczywiście dość szeroko, ale jest to zdecydowanie najbardziej efektywna metoda produkcji. W tych szklarniach z metra kwadratowego można wyhodować od 6 do 8 razy więcej pomidorów niż produkując je pod gołym niebem we Włoszech. Oczywiście to nie ma być reklama produkcji szklarniowej, ale to jest produkcja, która się odbywa przy minimalnym poziomie stosowanych pestycydów. Jest tutaj biologiczna kontrola szkodników i inne alternatywy, więc widzimy, że pestycydy nie są konieczne dla uzyskania wysokich zbiorów, wysokiej towarowości produkcji. Więc istnieją inne metody. Być może nie są tak bardzo znane, ale są one już obecnie dostępne na rynku. Przygotowując się do tego wystąpienia, sięgnąłem także do tego raportu wskazującego, jak przy produkcji nie tylko szklarniowej, ale także prowadzonej na polach te metody można stosować. Tutaj widzimy produkty drobnoustrojowe, za pomocą których można ograniczać występowanie szkodników na polach uprawnych. Są to bakterie i grzyby wykorzystywane do biologicznego ograniczania chorób roślin. Tutaj kolejna dobra historia, czyli wzrost liczby dostępnych takich produktów biologicznych. Jeśli chodzi o owady i mszyce wykorzystywane w tym celu, o większe zwierzęta, o substancje naturalne i środki semiochemiczne. W okresie od 2016 do 2020 roku sprzedaż tego rodzaju produktów podwoiła się i rośnie w dalszym ciągu. Zwiększył się również wybór możliwości dostępnych dla rolników. Obecnie mamy na rynku ponad 1000 produktów biologicznych i naturalnych. To dotyczy rynku europejskiego, a sprzedaż tej kategorii łącznie odbywa się na kwotę ponad miliarda euro, czyli ponad 6% całego rynku środków ochrony roślin. Ta grupa produktów, jej sprzedaż rośnie znacznie szybciej niż produktów chemicznych. Jest w tym pewna nadzieja.
Chciałbym również podać tutaj kilka konkretnych przypadków innowacyjnych rozwiązań alternatywnych, nad którymi w przeszłości, w ciągu ostatnich dwóch dekad pracowaliśmy. Pierwszym jest rozwiązanie latające lekarze. To jest wykorzystanie trzmieli. Je się często wykorzystuje do zapylania roślin, ale tutaj można jednocześnie sprawić, że one ze sobą wezmą produkt mikrobiologiczny i dostarczą do kwiatostanów. To jest dostosowany ul dla trzmieli. Ten dostosowany ul ma taki poziomy tunel, w którym można umieścić produkt przeciwdrobnoustrojowy. Trzmiele, przechodząc przez kanał, oblepiają sobie odnóża, a ściślej te włoski na odnóżach, tym produktem, a następnie na kwiecie pozostawiają ten osypujący się produkt. Duża korzyść jest poprzez podanie bardzo dobrze celowane. Czyli tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że większość pestycydu trafia do gleby, tak tutaj on trafia dokładnie tam, gdzie ma, czyli do kwiatu, co bardzo mocno ogranicza ilość produktu, który musimy zastosować. Jest to produkt biologiczny, zdrowszy, ale także niższy koszt dla rolnika. Plus mamy tutaj do czynienia z ciągłym trybem podawania, czyli nie opryk co tydzień czy co dwa tygodnie, tylko trzmiele, które ten produkt roznoszą do kwiatów codziennie. Oczywiście trzeba było wykazać skuteczność, więc w gospodarstwie eksperymentalnym w Belgii, w Horstwarten, ten produkt przetestowaliśmy. To jest produkt przeciwdziałający kolonizacji klotanostachy z katenulatum. I mamy porównanie między uprawą nieopryskiwaną, opryskiwaną co tydzień standardowym środkiem chemicznym i opracowywanym za pomocą właśnie tej techniki Flying Doctors. Jej zastosowanie daje zdecydowanie najlepsze wyniki. Statystycznie rzecz biorąc, no okej, okay, one są porównywalne, ale zdecydowanie nie pogorszone. Następnie, jeśli chodzi o grzyby botrytis, które kolonizują owoce drobnopestkowe, truskawki, maliny. Tutaj we współpracy z rolnikiem ekologicznym z Belgii wypróbowaliśmy to podejście na dwóch polach. Na jednym polu była prowadzona standardowa produkcja ekologiczna, na drugim produkcja ekologiczna plus zastosowanie podejścia Flying Doctors. I na pierwszym polu dochodziło do infekcji grzybem botrytis po zbiorach, czyli po dwóch tygodniach przechowywania ponad 30% owoców było skolonizowanych tym grzybem, a jeśli chodzi o zbiory z pola, gdzie były stosowane trzmiele, takich infekcji nie było. I drugi przykład, który chciałbym Państwu pokazać, bo oczywiście trzmiele działają na patogeny, które się roznoszą do kwiatostanów, natomiast no, są także inne oczywiście choroby roślin. Szara pleśń na przykład, która dotyka pomidorów, ogórków, malin, winogron i jest wiele produktów biologicznych na rynku, które tym infekcjom zaradzają, ale nie da się ich stosować przez cały czas. No ale oczywiście znaleźliśmy metodę zaradzenia tym infekcjom poprzez zastosowanie mączniaka.
To jest konkretnie pordzewiacz pomidorowy. Bardzo malutki, czyli to jest jedna z cech kluczowych. Jest wszystkożerny, więc je niewielkie stawonogi, ale także grzyby, sok roślinny i pyłek. A dzięki tej wszystkożerności można go wprowadzić do ekosystemu nawet profilaktycznie. On sobie się może tam rozwijać, odżywiając się materiałem roślinnym, a potem uzyskuje dość dużą gęstość populacji na centymetrze kwadratowym liścia pomidora, pewnie 20 czy 30 takich mączniaczków sobie biega. Nie widać ich, ale musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, duża gęstość populacyjna. I jest to taki system profilaktyczny. Nie trzeba czekać, aż wystąpi choroba roślin. Mamy już gotowe oddziały, które mogą zwalczać tę chorobę, zanim jeszcze do niej dojdzie. Kolejny problem, który dotyka, pomidorów, to jest pordzewiacz pomidorowy, który powoduje, że te krzaczki pomidorów po prostu giną. Rolnicy najczęściej używają do walki z nimi bądź siarkowania, bądź oprysków. Ale przetestowaliśmy tę nową kategorię mszycy, żeby sobie tutaj poradzić i na niebiesko mamy pomidory, które nie chorowały, na czerwono te, gdzie już chorowały. Więc ponownie przełomowa interwencja. Pierwsza technologia biologicznej ochrony pomidorów, a przy tych testach zaobserwowaliśmy, po prawej stronie mamy ten rządek, gdzie wprowadzono tę mszycę, po lewej rząd kontrolny. I oczywiście no, ta pleśń występowała naturalnie, nie była, nie pod jej kątem prowadzono badanie, ale jednocześnie także to nie dotknęło krzaków, wobec których zastosowano ochronę biologiczną. I podobnie jeśli chodzi o inne gatunki, ogórek, znowu, czyste, zdrowe rośliny, truskawka. No chyba Państwo sami zgadniecie, po której stronie jest grupa kontrolna, a po której stronie grupa leczona biologicznie. Znowu, bardzo zero-jedynkowy obraz. I więc może to być krok przełomowy, jeśli chodzi o kontrolę biologiczną chorób roślin za pomocą stawonogów. Trzeci przykład. Mrówki. Mrówki to najstarsza znana technika biologicznej kontroli szkodników, bo wykorzystywali to na drzewkach cytrusów Chińczycy setki lat temu. Natomiast najczęściej rolnicy mrówki postrzegają jako problem. Dlaczego? Bo one również zbierają wydzieliny mszyc, zwiększając ich populację. Więc najczęściej rolnicy starają się te mrówki, ich populację redukować pestycydami, co zabija oczywiście mrówki, ale jednocześnie pozbawia nas ich dobroczynnego wpływu. A potrzebny nam byłby środek, który sprawia, że mrówki nie wchodzą w interakcję z mszycami, ale jednocześnie robią wszystkie swoje pozostałe rzeczy, więc musielibyśmy te mrówki rozproszyć, dać im cukier z dala od miejsca bytowania mszyc. Wtedy mrówki pójdą się zajadać cukrem,
a mszyce mogą atakować ich naturalni wrogowie. Tym się zaczęliśmy zajmować w obszarze Morza Śródziemnego podczas pewnych prób na Cyprze, gdzie wykazano, że jeśli mrówkom damy cukier, to one się już nie interesują wełnowcami, wełnowcowatymi tak bardzo, a w grupie kontrolnej mrówki nadal odwiedzają wełnowcowate, więc bardzo prosto możemy wywiesić mrówkom ten cukier i wtedy kontrola biologiczna działa dużo lepiej. To potrafi być duży problem, oczywiście. To badanie prowadzono w Holandii, też dodawano ten cukier do kolonii i wszystkie z nich wyeliminowano, te kolonie wyeliminowano naturalnymi drogami. Ostatni przykład to coś, nad czym od dawna pracuję. Czyli w jaki sposób można zmienić krajobraz rolniczy tak, aby bardziej sprzyjał stosowaniu rozwiązań biologicznych. To jest poprzez wprowadzenie do tego krajobrazu większej liczby roślin, które mają kwiaty, które potrzebują zapylaczy, bo zapylacze również z nektaru i z pyłku kwiatowego pozyskują energię konieczną do rozmnażania się. Niezmiernie istotne jest jednak, że nie wszystkie rośliny kwiatowe odpowiadają tym zapylaczom, tym owadom zapylającym. Potrzebujemy właściwych grup kwiatów. Przyglądaliśmy się rozmaitym rodzinom i tych kwiatów i naturalnych przeciwników, szkodników. Na tej podstawie udało nam się wybrać te rośliny. W ten sposób wybieramy te kwitnące kwiaty, które są ważne i skupiamy się na nich w naszych badaniach. Wspieranie naturalnych wrogów, biokontrola tak zwana, sprawia, że nie ma już potrzeby stosowania pestycydów. Mamy duże takie projekty w Holandii, w Szwajcarii, w Belgii, w Holandii. Pracujemy z dużymi czy z małymi rolnikami, ekologicznymi, konwencjonalnymi. I we wszystkich przypadkach te pola kwietne też działają. Oto nasze wyniki, które udało nam się osiągnąć. W Holandii wykazaliśmy w naszym projekcie, który już prowadzimy od 18 lat, że w przypadku pszenicy i ziemniaków redukcja była o 90%, jeśli chodzi o pestycydy, konwencjonalne produkty. W Zjednoczonym Królestwie także badaliśmy zwiększenie plonów. Pszenica 11%, groszek 26%. To pokazuje, że rolnictwo ekologiczne wcale nie oznacza niższej wydajności. Jeżeli chodzi o fasolę, to mieliśmy wzrost o 30%, ale poprzez biokontrolę i inne metody. Rozpoczęliśmy projekt na wschodzie Niemiec, to jest Saksonia, Dolna Saksonia, Saksonia i Turingia. Projekt będzie realizowany do 2026 roku. Pani doktor Anna Kozabek
Kosubek jest koordynatorką, jest Niemką polskiego pochodzenia. Jeśli są tam Państwo, będą na miejscu lub zechcą dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Bez wątpienia Pani Anna Państwu powie więcej na ten temat. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i oczywiście chętnie odpowiem na pytania. To może pozwolimy sobie na taką króciutką. Felix, could you please sit? And Maciej, let's króciutką sesję pytań. Bo znaczy, no mnie to, znaczy w każdym razie na pewno ogromnie zainteresował ostatni wykład, dlatego że w ogóle pierwszy raz słyszałam o tych środkach, o właśnie też proszę. I no i proszę bardzo, mam, zachęcam Państwa do pytań. Urszula pierwsza, tak. Aha, Marcin, daj. Dziękuję. Ja mam pytanie do ostatniego prelegenta. Widzieliśmy fantastyczne wyniki badań, bardzo obiecujące, ale jak wygląda, jakie są szanse wdrożenia tego na skalę taką już produkcyjną, na skalę taką applied? A, bo pan nie... Aha, yes, to powiedz angielsku. Okay, my question is, it was very interesting to see the results of experiments, but I would like to ask, what are the chances for applications, I mean, on the industrial scale? Yes. Introduction to the practice. No, I understand. Tak, rozumiem. Rozumiem pytanie. Ja współpracuję z firmą, która właśnie opracowuje takie rozwiązania biokontroli. Niektóre z tych przykładów, które Państwu pokazałem, już są dostępne komercyjnie. Jeżeli chodzi o te rzędy kwiatów, pasy kwietne, to jest coś, na czym pracowałem jeszcze, kiedy byłem na uczelni. Można to już też wdrażać w praktyce. Pokazałem Państwu przykład z Holandii, 17 lat jest to stosowane. Rolnicy po prostu przyjęli to podejście. Stworzyli też organizację, która będzie rozpowszechniać to podejście. Jest teraz lista oczekujących rolników, którzy chcieliby uczestniczyć. Mamy już 500 kilometrów takich pasów kwietnych. W innych obszarach w Europie także to się już odbywa, jest to już powoli podchwytywane. Opracowujemy dane, które pokazują nam, że jest to skuteczne. Oczywiście chcemy to wdrażać w różnych dziedzinach i w różnych regionach. Ja widziałem film na YouTubie pana Feliksa. Dla Galileo robiony, tylko że po niemiecku był i niewiele zrozumiałem, ale był o trzmielach i o produkcji trzmieli takiej komercyjnej właśnie, tak? To może ja jeszcze dodam, bo biologiczna ochrona upraw to jest taki mój konik, początek też przygody z rolnictwem. No, to pan mówił o tej konserwacyjnej, tak? A jest jeszcze właśnie ta komercyjna, czy też argumentative biological control. No i na przykład z tego, co ja się orientuję, z coraz większym sukcesem się stosuje na przykład trichograma.
to jest osa pasożytnicza, która składa jaja w jajach Lepidoptera, czyli ciem i motyli. Bardzo coraz lepiej też idą niecienie owadobójcze. Entomum potagennych nematoc. To jest też cała grupa. To są też już preparaty komercyjnie hodowane i coraz lepiej opracowywane. Także no to jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że to uczenie się o tej biologicznej ochronie upraw to jest też takie fajne dla rolników, bo się uczą interakcji pomiędzy organizmami. No i oczywiście cała grupa bardzo, bardzo taka super i bardzo wybiórcza, no wirusy, które infekują owady, tak? One, jeden gatunek, tak? Także to jest w porównaniu do komercyjnych pestycydów, no to jest po prostu, także możemy mieć po prostu bardzo specyficzny preparat, tak? I one też nie są takie bardzo drogie w produkcji. Niektóre grzyby owadobójcze mogą być prawie przy domu, takie fermentatory się, także to jest super fajna sprawa. No, I'm very glad that you, bardzo cieszę się, że pani to wyjaśniła i powiedziała o tym. Firma, dla której pracuję, one się z tym zajmują biznesowo. One produkują oczywiście te trzmiele do zapylania, ale także oferują 40 różnych rodzajów różnych owadów, które są wykorzystywane właśnie do tej kontroli biologicznej, ale także są rozwiązania oparte na wirusach, na grzybach. Także jest ogromna skala produktów, które już są dostępne komercyjnie. Jest to światowy biznes. Jesteśmy tutaj bardzo aktywni na każdym kontynencie. 80 różnych państw. To jest bardzo ekscytujące. Cieszymy się, że ten obszar się rozwija i dalej będzie się rozwijał. Myślę, że będzie coraz więcej rozwiązań z biegiem lat. Dodam jedną rzecz, że taką bardzo dużą zaletą w porównaniu do chemicznych pestycydów jest to, że jak się dobrze to wszystko ustawi, to na przykład możemy raz wprowadzić dany organizm żerujący na tak zwanym szkodniku i często mamy nawet na parę lat spokój. Także to jest też, to oczywiście tam też wymaga wiedzy i tak dalej, czyli to strasznie potania koszty, tak? To właśnie trzeba na przykład to co pan mówił, pasy przy polach robić, żeby one miały gdzie mieszkać, miały też na czym żerować, jeżeli nie ma innego organizmu. Także to jest wszystko takie i tańsze, i zdrowsze, i bardziej biologiczne, i w ogóle same zalety. Ja mam pytanie. O, przepraszam. Ja mam jedno krótkie, malutkie. Tak. Bo to jest pewna zmienna, którą się wprowadza do środowiska, do danego ekosystemu. Ja się absolutnie na tym nie znam, ale chciałabym zrozumieć, czy to jest taka zmienna, która może być w pełni kontrolowana przez człowieka, w odwrotności na przykład do modyfikacji genetycznej i czy nie ma żadnego ryzyka tak naprawdę dla organizmów innych, które w tym danym ekosystemie i środowisku występują, no bo rozumiem, że oddziaływanie jest poprzez cały łańcuch organizmów, tak, żywych, które w tym występuje. Czy jest jakieś ryzyko? Dziękuję. That's a very good question. To jest bardzo dobre pytanie. Wyjaśnię, że to, z czego korzystamy, to są organizmy naturalne, niemodyfikowane genetycznie w żaden sposób. I korzystamy niemalże wyłącznie z gatunków naturalnie występujących na danym terenie, tylko że wprowadzamy je w większej ilości w tym miejscu, gdzie ich brakuje ze względu na wcześniejsze stosowanie pestycydów czy uprawę monokultur. Więc tworzymy taką równowagę, odtwarzamy tak naprawdę tę równowagę, która występowałaby w naturze. Rozumiem pani obawy, ale to jest coś, o czym my również myślimy. Więc to, co robimy, wyłącza te pewne zagrożenia dla środowiska. Oczywiście, kiedy to się robi, to nie ma sensu wprowadzać nowych zagrożeń, więc
dokładamy wszelkich starań, żeby postępować w sposób ekologiczny i bezpieczny. Bezpieczny także w ujęciu ekologicznym właśnie. Dziękuję bardzo. Chciałam właściwie podać informację związaną z tym, co się dzieje w Polsce. Mianowicie w drugiej wersji planu strategicznego, projektu planu strategicznego zaproponowanego przez ministerstwo, dodano pakiet, ekoschemat, biologiczna ochrona roślin. Przy wielkim wysiłku grupy ludzi z biznesu, ale też naukowców i NGO-sów, żeby do tego ekoschematu też było wsparcie. Co zrobiło nasze ministerstwo? Zaplanowało ten schemat na 5000 hektarów. Przy czym chciałam przypomnieć, że w Polsce uprawia się około 200000 hektarów jabłoni. Więc jeżeli tylko weźmiemy nasz najważniejszy gatunek, gdzie przy tej ilości środków ochrony roślin chemicznych, która jest stosowana w uprawie jabłoni, a jest to średnio 10,5 kg substancji aktywnej na hektar, średnio, tak? Czyli od babci i dziadka to nie pryskają nic, do super intensywnych, gdzie się używa powyżej 30 kg substancji aktywnej na hektar, to wsparcie do ekoschematu biologiczna ochrona roślin byłaby jakąś szansą dla sadowników ekologicznych, dla ludzi, którzy się wahają, co dalej robić, niekoniecznie chcą być ekologiczni, ale chcą spróbować biologicznej ochrony roślin. Jasne, że te pieniądze byłyby także wykorzystane do firm tego typu, które oferują albo owady pożyteczne, albo drapieżniki, albo biologiczne środki ochrony roślin. W rezultacie zrobiono z tego jakiegoś, nie wiem jak to nazwać w ogóle, karzełka, kadłubka, bo 5000 hektarów to jest nic i jeszcze na dodatek spotkało się to z negatywnym odbiorem Komisji Europejskiej, z takim argumentem, że niektóre ekoschematy są zaplanowane zbyt wąsko i wskazują na to, że to są ekoschematy właściwie do wybranej grupy producentów, kilku na krzyż, a może nawet wiadomo jak się oni nazywają, więc tak wąski schemat obliczony na bardzo małą liczbę beneficjentów nie rozwiąże nic i to też jest prawdziwy argument. Także tak, tyle chciałam dodać. Jakby nałożyło się, prawda, ta propozycja bardzo wąska plus negatywna jakby ocena. Tak, ale nie wiadomo, czy to przejdzie. Tak, ale ja mam pytanie w związku z tym, bo to nie, wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Mam pytanie do pana doktora Artura Miszczaka. Co my powinniśmy zrobić? Nie przerażam. Nie, bo wydaje mi się, że tu również należy inne instrumenty stosować. To nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale to jest bardzo chyba taka głęboka świadomość rolnika, sadowników, żeby przestawić ich ze schematu pestycydów na rozumienie naturalnych działań biologicznych. Tak? Co w zasadzie powinniśmy, no, i też jako instytut, czy jako organizacje pozarządowe, jak to próbować przynajmniej zaimplementować? No, z mojego 20-letniego doświadczenia, powiedzmy, no, tutaj co się dzieje w instytucie, no, nie tylko tu chodzi o laboratorium moje, ale również o zakłady ochrony i tak dalej. Ja pamiętam, instytut był jednym z pierwszych w Polsce, a w zasadzie takim pierwszym, który wprowadzał integrowane zarządzanie pestycydami, tak? Integrated Pest Management. To była taka instytucja, która tutaj ludzie jeździli do Stanów Zjednoczonych, to było w latach jeszcze tam 70., 80. i wcześniej. I stamtąd przywieźli taką technologię i ona była rozdyseminowana po bardzo tych chętnych, że tak powiem, sadownikach, bo zawsze tak jest, tak samo jak z ekologią, najpierw jest jakaś grupa taka, potem to się zapaleńców, a potem się to rozszerza. No i przyszedł rok 2004, no, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ten cały system, ten znak, bo Instytut wydał takie certyfikaty właśnie o tej integrowanej produkcji, został przejęty przez Ministerstwo Rolnictwa i przez tą Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, bo ministerstwo miało gotowy taki schemat, no, coś nowoczesnego w rolnictwie. Tak? I zaczęło się rządowe przyznawanie takiego znaku
Jednocześnie nic nie zrobiono w sferze, że tak powiem, biznesowej. Było to przyznawanie znaku no, dla zapaleńców i dla tych, co chcą. Tak? Nie miało żadnego przełożenia w biznesie. Przyszły czasy sieci handlowych, weszły global gapy i w zasadzie no, jak ktoś miał już wchodził w global gap, dlatego że chciał no, handlować z sieciami, to przy okazji mógł sobie zrobić tam na odczepnego powiedzmy ten integrowaną produkcję, dlatego że ten certyfikat państwowy, bo tam była jakaś dopłata niewielka, tak, można było no, na przykład zrobić badania pozostałości, no i były refundowane, no, takie rzeczy były, tak, i tylko dlatego i ja mam wrażenie takie, że jeżeli nie ma, znaczy to ja wiem, że może powiem brutalnie, ale jeżeli nie ma czegoś przełożenia jakiegoś konkretnego na biznes, na pieniądze, że ci producenci rolni generalnie tak, nie zarobią, nie będą widzieli interesu w tym, to będzie ciężko coś prowadzić. Dlaczego, jak to się dzieje? Dlaczego my wykrywamy takie pozostałości w takich ilościach, jest takie dziwne? Dlatego, że no, łatwiej jest stosować środki ochrony roślin, zwłaszcza jak to jest no, słabo ścigane, tak? I jeszcze na dodatek no, te takie środki, które są no, sprzedawane przez firmy agrochemiczne, duże, one są drogie, więc jest duży rynek czarny, tak? Sprowadzanych środków ochrony lewych. Ja tutaj no, z różnymi rzeczami się spotkałem, nawet takimi, że ktoś kupił sobie taki środek, myślał, że to jest fungicyd i spalił sobie cały sad, bo tam był herbicyd wsadzony. No potem my mamy sporo roboty, tak? No potem okej, taka jest nasza praca, możemy badać te pozostałości, co tam mogło być. No ale tak to wygląda. Także jest duży sektor takich ludzi, którzy idą na łatwiznę i chcą po prostu tyle, że jeżeli oni nie będą mogli sprzedawać, bo już tak się dzieje, tak? Takiego towaru, który jest zanieczyszczony tymi środkami ochrony roślin, to po prostu no, nie pociągną daleko. Tak? A jeżeli już mamy takie grupy producenckie, które właśnie tak jak wspominałem, już próbują robić, no najpierw zaczęli od jabłoni, bo to jest taki u nas taki, no najbardziej światli są ci sadownicy uprawiający te jabłka, bo oni zawsze tam i później to przechodzi na następne uprawy i drzew owocowych i krzew, a potem i warzywa już się zdarzają, to po prostu dlatego tylko, bo to jest lepiej sprzedawalne. Oni dlatego wprowadzają te systemy i będą wprowadzać i czmiele i różne rzeczy, ale dlatego, że potem ten ich towar się sprzeda w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską, no gdziekolwiek, tak? To jeżeli będzie nacisk na to położony, to tak będzie. I tu jest bardzo ważne, to możemy sobie na rząd liczyć albo nie. No my jesteśmy teraz w takiej dramatycznej sytuacji, że no, nam wstyd za ten rząd, prawda? No ale tak jest, no po prostu, no co my, nie wiem, co my mamy zrobić, ale tutaj jest tak, że tak jak no, z panem Marcinem, żeśmy tu współpracowali, tak i innymi firmami takimi konsumenckimi, no tutaj jest sztandarowy przykład, jak można wpływać na jakość produktu poprzez takie działania. Ja powiem tak, ja pokazywałem badania, gdzie robimy 1300 próbek, tak, co roku, my to wysyłamy do ministerstwa, nic się z tym nie dzieje, tak, znaczy informacja idzie, idą jakieś tam mandaty, no trochę tam ci rolnicy, no, zaczynają uważać trochę na to. My widzimy, że się polepsza sytuacja z tymi pozostałościami, ale w przypadku tutaj tego działania firmy Food Rentgen, my zrobiliśmy 10 próbek. 10 próbek pobranej kaszy gryczanej ze sklepu, gdzie 50% było po prostu no, skażonych nadmierną ilością glifosatu w tym wypadku. Co należało zrobić? Opublikować to. Poszło w internet. I nagłośnić. Nagłośnić. I sytuacja, po 2 latach my zrobiliśmy monitoring na polach pól gryki. Chyba tam było około 100 prób. W 2 przypadkach znaleźliśmy glifosat tylko.
To dopiero się dowiedzieliśmy teraz, tak? No, naszym zdaniem to się, tutaj nie mogliśmy znaleźć, my wcześniej nie mieliśmy tego monitoringu, nie wiedzieliśmy, jak jest wcześniej, prawda? Bo my nie wiemy, skąd ta kasza pochodziła de facto tutaj, bo potem całą sprawą zajął się Sanepid, czyli nasz urząd odpowiedzialny za żywność, tak? I nie wiemy, skąd ta gryka pochodziła, ale okej, dobra, w porządku, ale poprawiła się, tak? Znaczy podobna... Nie Polska, ale tak, się poprawiła. Podobna sprawa, pojawiła się informacja, że tyle jest glifosatu używanego w rzepaku, że my smażymy placki, tak, na glifosacie. Znaczy akurat to jest nieprawda, tak? Dlatego że właśnie ten glifosat nie przechodzi do oleju rzepakowego, mimo że jest stosowany na rzepaku, ale ta informacja zastymulowała od razu największe firmy produkujące olej rzepakowy w Polsce, którzy się zgłosili i do nas, i do innych laboratoriów i szybko zrobili akcję badania po prostu oleju rzepakowego, bo czego się przestraszyli? Przestraszyli się tego, o czym Państwo mówili, że spadnie sprzedaż. To jest największy bat w tej chwili. To nie jest jakiś rządowy program taki, że my zabraniamy, nie wolno tego używać, bo nasi rolnicy będą to obchodzić. Tak? Znaczy zawsze znajdą jakąś furtkę, że tego... To... Ale jak nie znajdą nabywcy, tak, to się zastanowią. Tak jest. I po prostu jeżeli pójdzie to jakaś informacja, że ten towar jest trefny, że nikt go nie chce kupić, to oni będą inaczej produkować, dlatego że dostawcy od nich od razu będą uczuleni, żeby po prostu sprawdzać te pozostałości na konkretnym, jakieś konkretne, tak, które akurat był problem. Ja się pochwalę też, bo rozmawiałem swego czasu z jednym z producentów ekologicznych, który stwierdził, że miliony wyrzucone w błoto w kampanię promującą żywność ekologiczną nie spowodowały takiego efektu jak jeden nasz raport. No to brawo. Znaczy, to po prostu mądra kampania, mądre zachęcanie do takich działań prośrodowiskowych. To po prostu... oprócz tego, że są ludzie naturalnie wrażliwi na te sprawy, to po prostu może więcej zrobić taka kampania społeczna. Znaczy, musimy już tylko na siebie liczyć, skoro już nie możemy za bardzo na rząd w tej materii. Tak. Przykre jest tylko to, że faktycznie jak próbowaliśmy się dostać do Ministerstwa Rolnictwa czy do Ministerstwa Zdrowia, to jedni odsyłali do drugich, drudzy do pierwszych i tak stwierdziliśmy, że skończymy na poziomie ulicy Świętokrzyskiej mniej więcej, bo to taka różnica między Ministerstwem Rolnictwa a zdrowia i praktycznie bez efektu. I tak samo pozyskiwanie funduszy, czy to unijnych, czy krajowych, to jest droga przez mękę. I my spędziliśmy 2 lata pisząc różnego rodzaju wnioski, wskazując, jakie to są innowacje, jakie jest to innowacja społeczna. Za każdym razem napotykaliśmy, że to nie jest innowacja. Zawsze byliśmy jakieś tam 0,3% do tego momentu przejścia limitu, nigdy nie dostaliśmy środków właśnie ze strony właśnie ani Unii, ani krajowych funduszy. Tak, ostatnie. Justyna już ostatnie. Powiedz. Ja mam do pana pytanie, jeszcze właściwie też do pana doktora Miszczaka. Czy znane są na przykład, znane jest podejmowanie badań dla ochrony na przykład ekosystemów wodnych przy wykorzystaniu takich metod, jak pan tutaj mówił, żeby na przykład w tych warunkach hodowli ryb stworzyć warunki za pośrednictwem tych relacji pomiędzy, nie wiem, na przykład naturalnymi elementami ekosystemu, przepraszam, ja to nie jest absolutnie moje pole jakby takiej wiedzy, ale gdzie można byłoby te same techniki czy te same metody, o których pan wspominał, używać, żeby nie stosować tak bardzo dużo też chemii w środowisku wodnym, zwłaszcza, że ta hodowla ryb też staje się coraz intensywniejsza. To było do pana doktora Miszczaka. Czy... Dobrze, to znaczy, ja powiem tak, że tutaj są takie podejmowane inicjatywy, ale na poziomie naukowym, powiedzmy, tworzenia zapór między polami a ciekami wodnymi i tak dalej. Znaczy mnie to przeraża to, że mając takie, znaczy
To jest tak, Inspekcja Ochrony Środowiska jest zobowiązana do robienia monitoringu wód w pewnym zakresie opisanym przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej. Tak? Jest to jakiś zestaw pestycydów do badania, gdzie wśród tych pestycydów są te właśnie DDT, takie HCHD, chlororganiczne. Te, co są używane, są tylko dwa, to jest tylko chloropiryfos i cypermetryna bodajże, żeby oni to sprawdzają w wodzie. My dajemy im informacje na temat wszystkich innych pestycydów, które są stosowane w rolnictwie, które oni nie wykonują takie, jako inspekcja takich badań i nic z tym nie robią. Tak? Wiemy, że są kraje, tak? że takie praktyki, no, wpuszczania pestycydów do wody, że tak powiem, są karane. To po prostu tak nie można robić w rolnictwie, żeby pestycydy z pola przechodziły do wód. Bo to jest szkodliwe dla środowiska ogólnie, ale no, na pewno wiem, że we Francji to jest na pewno takie akcje, że po prostu bada się, na przykład jak rolnik by użył jakiegoś chemicznego środka ochrony roślin, a pole ma na skłonie, tak, a wiedział, że zaraz popada deszcz, to dostanie na pewno mandat. Nie? Całe w ogóle są problemy nawet, gdzie myć opryskiwacze. My doskonale wiemy, tak, są projekty, są różne rzeczy, są stanowiska, wiadomo, że należy robić stanowiska pod mycie opryskiwaczy, bo to jest stężenia punktowe, które potem właśnie wpadają do wód, do środowiska i tak dalej. Są kraje, w którym w każdej gminie jest wymóg, tak, że takie stanowisko do mycia opryskiwaczy musi być. U nas tego nie ma. Tak? To jest tylko taki, no, jak ktoś by chciał, to może sobie zrobić. Tak? No tak. I tak po kolei, tak? Znaczy tu mamy takie problemy właśnie. Mhm. Okay. Yeah, I agree that of course zgadzam się, że oczywiście odpływ zanieczyszczeń jest dużym problemem. Można go rozwiązać właśnie poprzez specjalne obszary z dala od na przykład cieków wodnych, gdzie myje się właśnie ten sprzęt opryskaniowy. Ale pani mówiła też o produktach, które są wykorzystywane w wodzie, tak? W ramach hodowli. Mówiliśmy o kontroli komarów na przykład. To się już pojawiło dzisiaj. To jest dobry przykład. Są rozwiązania biologiczne ograniczenia komarów. Są to bakteria, BT, Thuringiensis i ten szczep Israeliensis, to się nazywa BTI, wykorzystywany jest właśnie do usuwania larw komarów. Bardzo nakierowany środek, tak jak pani mówiła, zabije tylko larwy komara, żadnych innych. Bardzo dobry przykład biokontroli. To świetnie się sprawdza w środowisku wodnym. Trochę dalej w produkcji łososia mamy takie pasożyty ryb. To jest pasożyt łososia, wszy ryb. Obecnie stosuje się też chemikalia, ale jest także taka mała rybka, którą można wpuścić i ona po prostu wyje te pasożyty z łososia. To jest świetny przykład tego, jak można korzystać z innych organizmów, żeby kontrolować te problemy i te choroby. Okej, przepraszam, okej, to już porozmawiasz. A jeszcze Marzena. Tak, ja chciałam tylko jeszcze zakończyć może taką myślą ze strony konsumentów, bo mam takie przemyślenia, że jak słucham tego wszystkiego, mam dużą świadomość. Ja mówiłam tutaj też o tych świadomych konsumentach. Niezależnie kto będzie się wypowiadał, czy to będzie specjalista, który jest za zrównoważonym rozwojem rolnictwa i za naturalną hodowlą i uprawą, czy to będzie ten ktoś, kto bardzo zużywa glebę. Dla zwykłego konsumenta to jest dalej, takie mam poczucie, manipulacja naturą. I czym bardziej my dodajemy i wchodzimy, ingerujemy w naturę, tym bardziej konsument nie rozumie i nie wie, co z tym zrobić i unika tego. Także ja mam taką myśl, żeby dalej wrócić do tej edukacji, o której wczoraj mówiłam, żeby edukować tych rolników, żeby ci młodzi ludzie, którzy... To są dla mnie rozwiązania, to jest dla mnie alternatywa w ogóle, daleko taka planowa, żeby edukować tych małych
dzieci w przedszkolach, potem w szkołach, a potem dobrych rolników, żeby oni mogli holistycznie do tej natury podejść, do tej uprawy. Dla mnie jako dla konsumenta to jest bardzo ważne, bo nawet mając zrozumienie i to, że te pewne rozwiązania są trampoliną, taką metodą na obejście pestycydów w tym momencie, to dalej jest to manipulacja i dalej jest to ingerencja bardzo mocna w środowisko i w coś, co naturalnie nie istnieje. Naturalnie pszczoły nie roznosiły różnych środków, chociaż jest to potrzebne tu i teraz jako droga. Także to jest mój głos konsumenta świadomego. Ale potrzebujemy działań państwa i wpuszczenia po prostu nawet projektów unijnych do Polski, tak, żeby można było coś takiego robić, żeby to było opłacalne, żeby było to dotowane. No, mieliśmy przykład Austrii, dlaczego tam ekologię wprowadzono. Po prostu się opłacało. Bo się opłacało, bo rząd po prostu podjął pewne działania i tu cała no, Komisja Europejska, cała polityka jest prowadzona w tym kierunku. Tylko, że po prostu trzeba chcieć to wykorzystać i to wtedy poleci, tak samo. Tak to będzie, tak? Tylko po prostu, a jeżeli na przykład, no tak jak pan Felix opowiadał o walce z komarami, tak? Za pomocą mikroorganizmów, no to skoro można DET użyć, tanio kupić w internecie i nikt tego nie ściga, to nikt nie będzie się silił na takie techniki, niestety. No nie ma takiego nacisku, tak? A jeżeli by było ścigane po prostu tak użycie tych środków nad wodą, to by była zupełnie inna sprawa. No, sprawa cała no, tu z uprawą ryb no, też polega na tym, że niestety no, jeżeli te produkty są, jeżeli ktoś tradycyjnie produkuje no, pełne antybiotyków, no to należało znaleźć rozwiązanie biologiczne, bo inaczej no, nie da się, tak? Albo antybiotyki, albo kończymy hodowlę, a tutaj jest rozwiązanie po prostu no, fantastyczne, tak? Alternatywne. I tu jest cały czas takie rozwiązania są w rolnictwie i one są po prostu dostępne, tylko no, trzeba wspomóc, żeby były zastosowane. Już nie jest, że tak powiem, nauka, już biznes rozwiązał te Felix, problemy. One sentence. I just want to make Chcę a comment. Skomentować to, co powiedział pan o trzmielach, Gleocladium, ten produkt. To są naturalne rzeczy, tak? Połączyliśmy dwa produkty, produkt naturalny i trzmiel. Można go opryskawać albo można wykorzystać trzmieli do zapylania. De facto łączymy dwa punkty. Można powiedzieć, że w przyrodzie trzmiele nie przechodzą przez podajnik i nie wylatują, ale Gliocladium może być też podawane opryskiwaczem. To jest nienaturalne, tak samo nienaturalne jak zastosowanie trzmiela. Ale trzmiel jest skuteczniejszy niż spray. Ale w pełni zgadzam się z panią. Edukacja, szkolenie rolników, to jest klucz. Tego nam trzeba. To jest pokazanie im zasad ekologii, jak to działa. W Holandii, w Belgii bardzo niewielu rolników i korzysta z takiej edukacji. To jest szczątkowy element programu. Naprawdę my też musimy tutaj zrobić wielki krok. Pytanie było jeszcze na czacie. Tak, jest dokładnie pytanie na czacie. Ja może je przeczytam. Pytanie jest o to, jak jest w Holandii. Czym kieruje nie producent rolny w Holandii przy podjęciu decyzji, jak uprawia? Nie wiem, jak to pytanie sformułować lepiej. No tak, tylko to... Pytanie jest, czym kieruje się producent w Holandii, stosując chyba te... podejmując decyzję, jak ma uprawiać, to znaczy, czy używać pewnie tych pestycydów, czy biologicznych. Czy istnieje w ogóle taki problem w Holandii?
Mogę powiedzieć, że w Holandii, kiedy studiowałem w latach 80., biokontrola była już stosowana w Holandii. Nie dlatego, że byli tacy ekologiczni ci rolnicy, ale to było po prostu tani sposób kontrolowania szkodników w szklarniach. Mamy już długą tradycję. Ta tradycja pomaga. Jeżeli chodzi o te rzędy kwiatów, to był projekt, to był pewien projekt. Z naukowcami, z rolnikami, jakby zaangażowaliśmy ich od samego początku. Podejmowali wszystkie decyzje. Omawialiśmy, jakie posadzimy kwiaty w tych kwietnych rzędach. Byli sceptyczni, ale potem zobaczyli, że to działa. 3-4 lata po zakończeniu projektu stwierdzili, że założą własną organizację i przejmą to. To jest przykład tego, jak można odnieść sukces. Właśnie poprzez zaangażowanie rolnika, poprzez pokazanie mu, że to jest dobre dla środowiska, ale także dobre dla nich, że oni też na tym skorzystają. Staramy się teraz to przenosić do innych państw. Dziękuję bardzo. To znaczy, rzeczywiście skończymy już, dlatego że chyba nadwyrężę cierpliwość tłumaczy i cierpliwość firmy obsługującej nas. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że ta ostatnia dyskusja też była bardzo, bardzo interesująca i też skłoniła nas do pewnych przemyśleń. Właściwie w ciągu tych 2 dni omówiliśmy, dyskutowaliśmy na temat całości rolnictwa. Jakie ono powinno być i jaki jest kierunek? Chyba wszyscy się zgodzimy chyba z tymi wnioskami. Ono naprawdę powinniśmy zmienić ten system rolnictwa. Dla nas, dla planety i dla naszego zdrowia. Dziękuję za udział. Dziękuję za udział uczestnikom przede wszystkim też online. Sporo jeszcze trzymało. No tutaj też parę osób do końca dotarło z nami. Dziękuję za to. Dziękuję wszystkim tłumaczom za tłumaczenie, za ten wysiłek, no i za to przedłużenie. Dziękuję, że z nami zostali i dziękuję firmie, która nas obsługiwała, że też dotrwała do końca. No i kończę konferencję w ten sposób. Dziękuję uprzejmie.